Nie wiem, po 2000 na razie. Jeszcze na lotnisku Narita postanowiliśmy doładować w automacie nasze karty Suica, ułatwiające poruszanie się tokijską koleją. Najtańszą opcją dostania się z lotniska Narita do centrum Tokio jest zwykła kolej podmiejska. Cena biletu wynosi tu zaledwie 1000 jenów od osoby. Co prawda podróż ta trwa odrobinę dłużej, ale za to czekają na nas śliczne widoki, które łatwiej jest podziwiać przy nieco mniejszych prędkościach. Nie bez znaczenia są tu również ciekawi ludzie, na których na pewno się tu natkniecie, a że jest to dokładnie taki sam typ pociągu, jakie kursują w samym Tokio, od razu będziecie mogli zacząć wczuwać się w klimat tego miasta. Ale kolej podmiejska to nie jedyna opcja, z jakiej możemy skorzystać. Istnieją również opcje szybsze, wygodniejsze i nieco droższe. Takim wartym uwagi połączeniem kolejowym jest linia Skyliner. Jadąc nią poczujecie się niemal jak na pokładzie samolotu, a gdy się dobrze rozejrzycie, znajdziecie tu nawet automaty z napojami. A to jest argument nie do odrzucenia. Skyliner. Bardzo wygodna rzecz. Stosunkowo niedroga, w 1,5 godziny jesteśmy w centrum Tokio. Prosto z Narita. Warto tu dodać, że owe 1,5 godziny, dzięki wygodzie i widokom za okna, mija błyskawicznie. Do tego linia Skyliner jest dostosowana do przewozu osób z dużymi bagażami.
nareszcie jest chwila, aby zająć się detalami, na które dotąd nie było czasu. Możemy w końcu uruchomić nasze japońskie komórki, które tylko tutaj mogą działać. Te niby zwykłe gadżety z pozoru nie wydają się niczym nadzwyczajnym, ale tutaj mają wyjątkowy urok i każdy fan Japonii na pewno to zauważy. Cóż, gadżeciarzem z natury nie jestem, ale japońskie telefony komórkowe są jedyne w swoim rodzaju. I nie ma sensu tłumaczyć dlaczego, bo mówiąc najogólniej, taka jest natura tego miejsca. Tokijski labirynt wchłania nas powoli, otwierając swoją niemającą końca paszczę. To właśnie tutaj za chwilę rozpoczniemy swoje panowskie wojaże, pełne wciąż zadziwiających nas niespodzianek. Czy kiedykolwiek dane nam będzie nasycić się tym miejscem? Oto kraina, która zatraciła się w nieskończonej liczbie przeobrażeń i kreacji wciąż nowych atrakcji, tak kochanych przez fanów na całym świecie. Oto przygoda nie mająca końca, którą wciąż przeżywamy na nowo, za każdym razem, gdy tu przyjeżdżamy. Może więc byłoby najlepiej zostać tu na zawsze i doświadczać jej w nieskończoność? Tego właśnie i sobie, i Wam życzymy.